Gdy mówimy o rynku PC i procesorach, to obecnie głównie kojarzą nam się z tym tylko dwie firmy: AMD i Intel. A co gdybym powiedział wam, że jest jeszcze trzecia, zapomniana firma, która do dziś ma licencję i może produkować procesory x86. Mowa tutaj o firmie, która nazywa się VIA Technologies. I dzisiaj opowiem wam nieco o historii tej nieco zapomnianej firmy, a także o sprzęcie, który za namową widza udało mi się dorwać i jest wyposażony w procesor tej firmy. Zapraszam! Hej, cześć, witajcie! Z tej strony wasze ulubione masło. I w dzisiejszym materiale opowiem wam nieco o historii tej firmy, która jest moim zdaniem dość ciekawa, a także o sprzęcie, który za namową widza udało mi się nabyć. Tak więc dzisiaj zrobimy sobie taką podróż nieco po historii, nieco o samym sprzęcie i technologii. Nie przeciągając dalej, lecimy. Zacznijmy może od początku. Kiedy firma VIA Technologies powstała i jak dorobiła się licencji na procesory x86. Tak więc sama firma VIA Technologies powstała w 1987 roku. Zaczęli głównie od produkowania chipsetów i zintegrowanych kontrolerów w latach 90. Swego czasu ich rozwiązania były naprawdę popularne i korzystali z niego zarówno Intel, AMD, a także inni producenci. Sam nawet posiadam kilka starych płyt głównych, które właśnie mają ich chipsety i kontrolery. Pod koniec lat 90. chcąc rozwijać się, stwierdzili, że dobrym pomysłem byłoby wejście na rynek konsumenckich procesorów architektury x86. W tym celu pod koniec lat 90. kupili większość firmy Cyrix, którą na pewno kojarzą starsi widzowie, a także nieco później w czasie kupili firmę Centaur Technologies i tym samym stali się trzecią firmą posiadającą licencję na produkowanie procesorów x86. Oczywiście równolegle zajmowali się cały czas produkcją chipsetów i ich chipsety znajdowały się na płytach z procesorami Pentium 3, Pentium 4 czy nawet Athlon 64 od AMD. W roku 2000 wypuścili swój pierwszy autorski procesor VIA Cyrix 3, no i zostali pozwani przez Intela za naruszenie patentów. W roku 2001 stwierdzili, że po raz kolejny wybiorą się na zakupy i tym razem zakupili firmę S3, która pewnie po raz kolejny będzie znana starszym widzom ze względu na kultową kartę S3 Trio. Po zakupie S3 stwierdzili, że wykorzystają ich technologię po to, żeby zbudować zintegrowany układ graficzny, który będzie umieszczony w mostku i rzeczywiście ich karty graficzne zintegrowane były stosunkowo popularne i przez pewien czas miały nawet 10% udziału rynku kart graficznych. I o ile zintegrowane układy graficzne czy chipsety szły im całkiem nieźle, tego samego raczej nie można powiedzieć o procesorach. I tutaj bardzo płynnie dochodzimy do urządzenia, które ja kupiłem. Jest to netbook HP 2133. I tak, tam na końcu jest trójka, a nie siódemka. Był to przedstawiciel netbooków, czyli malutkich laptopów, które miały służyć do drobnych prac biurowych czy przeglądania internetu. Mi osobiście udało się kupić tego HPka za okolice 150 zł. Jednak po rozpakowaniu pomyślałem, że w pierwszej kolejności zanim zacznę nagrywać przebitki, no to będzie dobrze go wyczyścić. Oczywiście naklejka z ceną musiała być akurat przyklejona na wyświetlaczu, no nie? Prawo Murphy'ego, ale sticker removal pomógł z tym incydentem. Całość, jak mówię, porządnie wyczyściłem, dbając tutaj o zawiasy, czy samą klawiaturę, i spód, i klapę urządzenia. I wam również radzę czyścić każdą używaną elektronikę, którą kupicie, bo nigdy nie wiecie kto albo co jej dotykało. Mój egzemplarz HPK jest o tyle ciekawy, że był najsilniejszym wariantem, jaki można było znaleźć. Posiada procesor VIA C7M. Jest to jednordzeniowy 32-bitowy procesor, który miał taktowanie aż 1,6 GHz i był wykonany w litografii 90 nanometrów. Ale co ciekawe, jak na rok 2006 to że charakteryzował się poborem mocy na poziomie 5 W, co na pewno było dość imponujące. Dodatkowo na pokładzie mamy 2 GB RAM-u, czyli maksimum jaki ten netbook obsługuje, a także układ graficzny zintegrowany VIA Chrome 9. Netbook ma ekran 8-calowy 16:10 o rozdzielczości 1280x768 i niestety dysk HDD. Jak widzicie po przebitkach mam tutaj zainstalowanego Windowsa 7, który muli. Bardzo muli i jest bardzo powolny. Cóż no, mamy tutaj jednordzeniowy procesor, 1,6 GHz. No, należało się spodziewać, że Windows 7 no, nie będzie tutaj demonem prędkości. W każdym razie jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że sprzedający w ogóle nie wyczyścił swoich danych z laptopa, pozostawiając tutaj wiele folderów ze swoimi plikami, czy nawet zalogowane konto Google. Pamiętajcie koniecznie o tym, że w momencie, gdy sprzedajecie, oddajecie bądź wyrzucacie laptopy, po prostu czyście swoje dane, żeby nie wpadły one w czyjeś niepowołane ręce. Wiem, że pewnie Wy jesteście tego świadomi, ale możecie przekazać po prostu info bliskim. Cóż, w każdym razie jednak widzę, że poprzedni użytkownik, delikatnie mówiąc, nie pomagał w działaniu tego urządzenia. Mamy tu zainstalowane 4 przeglądarki i 3 antywirusy. Tak, to był autentycznie moment, kiedy zastanawiałem się, czy po prostu nie zrobić tutaj formata, nie postawić wszystkiego od nowa i może będzie to jakoś działać. Ale potem przypomniałem sobie, ile musiałbym zrobić aktualizacji Windowsa 7, szukać sterowników do wszystkiego w tym laptopie, więc stwierdziłem, że może po prostu go wyczyszczę. Jakby chłopaki, serio, ja testowałem sporo starego sprzętu, tak, jakieś Athlony, nie wiem, Fenomy, Core 2 Duo, dziwne Pentiumy, ale to działało autentycznie fatalnie. Na szczęście w momencie, gdy wyłączyłem kompozycję Aero Windowsa 7 i odinstalowałem ten cały szajs, który był na tym laptopie, to powiem Wam, że laptop zaskakująco odżył. Ale bardzo mocno zastanawiałem się nad tym, jak ten laptop w ogóle był odebrany w czasach swojej premiery, czyli w okolicach 2006-2007 roku. I okazało się, że natrafiłem na polski artykuł z portalu Notebook Check. I tak właśnie pan Sylwester Cyba pisał na temat tego netbooka. Dobrze, trzeba się pogodzić, że poszczególne procesy w Windows XP są stosunkowo żmudne. Osoba przesiadająca się ze ścigacza Core 2 Duo może czuć się cokolwiek nieswojo. Oczywiście, jeżeli podchodzi się do wydajności netbooka zdroworozsądkowo, pogodzi się z wydłużonym czasem oczekiwania na realizację poleceń. Śmieszy nas natomiast narzekanie, że procesor VIA nie lubi się z Photoshopem. Kto bowiem o zdrowych zmysłach będzie uskuteczniał poważne operacje graficzne na tym maluchu? Okej, można przecież podpiąć zewnętrzny monitor, ale takie myślenie to przy dzisiejszym stanie techniki pomieszanie pojęć. Nie każde urządzenie zwane komputerem jest uniwersalnym kombajnem. Bardzo dyplomatyczne stwierdzenie jak na tamte lata, że laptop po prostu jest strasznie wolny. Ale zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest w jakikolwiek sposób użyteczny i no da się na nim oglądać filmy z dysku, to jakby wiadomo, da się na nim puszczać muzykę. Czy da się przeglądać internet? Powiedzmy, jeżeli naprawdę jesteście bardzo cierpliwi, strony takie jak CD Action i inne lżejsze się załadują i rzeczywiście możemy je poprzeglądać. YouTube raczej odpada, w ogóle żadne filmy nie chcą się załadować. Jeżeli mówimy o netbookach, no to były one skierowane głównie do internetu i zastosowań biurowych. Excel czy Word będzie działał na takim laptopie, to jest prawda, to Wam zadziała, fakt. Jeżeli chodzi o gry natomiast, no to jakby Heroes 3, może Gothic, zresztą zobaczcie sami. Wąski, ty to mnie teraz zaimponowałeś. Przyznaję się bez bicia, nie spodziewałem się, że Underground się w ogóle odpali do menu. O matko. No właśnie czegoś takiego się bardziej spodziewałem. Jakby to jest totalnie zrozumiałe, tak? Bo wiadomo, netbooki nigdy nie były przystosowane do grania w gry, ale jakiejkolwiek gry 3D to jest zły pomysł na tym sprzęcie. No, to jest chyba gra, która będzie bardziej pasowała pod wymagania tego sprzętu. Ale wygląda na to, że działa, tylko problem jest taki, że niestety nie działają mi strzałki na tym laptopie i też niektóre klawisze. No, to ciekawe. Ok, podłączyłem zewnętrzną klawiaturę i kurde, wygląda na to, że Prehistoryk 2 działa całkiem nieźle. Jasne, jest to gra z epoki DOS-a i jest to troszeczkę śmieszne, ale no jakby, jak mówiłem wcześniej, netbooki nigdy się nie nadawały specjalnie do gier. Test bez Open Areny testem straconym, ale hej, zobaczcie, Open Arena śmiga naprawdę całkiem nieźle. Jasne, momentami mamy tutaj nawet chyba coś po 60 klatek, a momentami 30, ale kurde, byłoby to grywalne, ale granie na zewnętrznej klawiaturze i touchpadzie to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ogólnie rzecz biorąc, myślałem też, czy na tego laptopa nie wrzucić Cinebencha R20 i nie sprawdzić, ile wyciągnie punktów, ale no jak sami widzieliście, przy obecnym muleniu tego procesora to nie wiem, może z 20 punktów by zdobył w tym Cinebenchu. Jednak słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Nie kupiłem tego netbooka po to, żeby narzekać, jaki to on nie jest wolny. To jest netbook z 2007 roku, który ma 5W procesor. No wiadomo, na dzisiejsze standardy to jest po prostu bardzo stary komputer z bardzo słabą wydajnością. Aczkolwiek kupiłem go właśnie niejako po to, żeby opowiedzieć Wam całą historię firmy VIA, która uważam, że jest ciekawa i z tego co się orientuję, to naprawdę niewiele osób w ogóle pamięta o tej firmie i nie wie, że ona nadal funkcjonuje, o czym za chwilę. Natomiast jest to naprawdę ciekawy relikt przeszłości. Jest to mega nietypowy komputerek z mega nietypowym procesorem. I dla takiego geeka jak ja, czy wręcz chomika i kolekcjonera dziwnych sprzętów, jest to dla mnie naprawdę super rzecz. Pomimo, że ten netbook nie jest dzisiaj jakoś specjalnie użyteczny, strasznie cieszę się, że udało mi się go kupić za stosunkowo niewielką kasę i że będzie on teraz częścią mojej kolekcji. No i super też cieszę się z tego, że mogłem się z Wami podzielić tym ciekawym wynalazkiem. No dobrze, ale co dzieje się z VIA Technologies teraz? No, okazuje się, że wcale nie zbankrutowali i zaskoczę niektórych może z Was, ale nadal produkują procesory X86. No dobra, produkują to może trochę zbyt duże naciągnięcie. Bardziej użyczyli licencji, bo w roku 2013 dogadali się z firmą Zhaoxin, nie mylić z bohaterem z League of Legends, Xin Zhao, chociaż podobnie to wygląda. W każdym razie zaczęli produkcję procesorów X86 skierowanych głównie na rynek chiński. Prawdopodobnie Chiny chciały się nieco uniezależnić od technologii, które są wykorzystywane przez USA i właśnie dlatego zlecili produkcję chipów skierowanych głównie na rynek chiński właśnie tej firmie. Obecnie produkowane procesory szału nie robią i są skierowane głównie pod rynek rządowy Chińskiej Republiki Ludowej. Wrzucę Wam tutaj również screena z ich architekturami. Ich obecna architektura ma 16-nanometrowy proces litograficzny, procesory mają do 8 rdzeni i taktowanie 3 GHz, ale myślę, że do prac biurowych z pewnością wystarczają. Ale co ciekawe, sprzedają również tu i teraz desktopy, które pewnie przy odrobinie szczęścia dałoby się nawet sprowadzić do Polski. Ciekawi jesteście, jak taki chiński komputer wygląda? No to słuchajcie, zachęcam Was do obejrzenia filmu Gamers Nexus, bo ku mojemu zaskoczeniu właśnie Steve wraz z redakcją przetestowali taki komputer, który jest wyposażony w procesor Zhaoxin. Ale jest to ciekawe, że procesor taki zapomnianego niemalże producenta radzi sobie nawet w niektórych bardziej wymagających grach, takich jak GTA V. Szału to nie robi, ale jak mówiłem wcześniej, zachęcam Was do obejrzenia całego materiału od Gamers Nexus. Chyba każdy z Was się zgodzi, że VIA Technologies to jest mega ciekawa w ogóle kwestia w świecie komputerów. Bardzo dużo, jak mówię, osób w ogóle zapomniało bądź wręcz nie wie, że taka firma istnieje. Osobiście mnie bardzo ciekawi, gdybyśmy sobie przeszli w takie gdybania i zaczęli się zastanawiać, jak mógłby wyglądać rynek, gdyby rzeczywiście procesory nie były produkowane tylko głównie przez dwie firmy, gdybyśmy mogli zrezygnować z tego duopolu Intel AMD i gdyby na rynku był również trzeci gracz, który byłby w stanie, powiedzmy, dorównać wydajnością i w niektórych zastosowaniach być nawet nieco lepszy. Ciekawa sprawa. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wiedzieliście w ogóle o istnieniu takiej firmy jak VIA Technologies, czy wiedzieliście, że jest właśnie taki trzeci producent, który również ma licencję na produkowanie procesorów X86. No i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.